pokój i dobro, jałmużna. Jak wszystkim wiadomo, ożywiała świętego ojca Franciszka szczególniejsza miłość ku ubogim i potrzebującym. Już jako młodzieniec uczynił ślub nie pozostawiania żadnego, kto go tylko będzie prosił przez miłość Jezusa Chrystusa bez opatrzenia. Nie za długo ślub jego miał przejść ciężką próbę. Jednego bowiem dnia ujrzał na otwartym polu trędowatego, zbliżającego się do siebie. Już chciał Franciszek odruchowo odwrócić swe oczy, lecz nie, tym razem przezwycięża się Franciszek przy łasce Ducha Świętego. Śmiało schodzi z konia, daje ubogiemu jałmużnę, całuje go i nawzajem otrzymuje pocałunek, siada na konia i wesoło jedzie dalej. Kiedy szlachetny młodzieniec się obejrzał, trędowaty zniknął, a Franciszek się pocieszał myślą, że sam Zbawiciel raczył przyjąć jałmużnę z jego ręki. Przykład ten świętego zakonodawcy oraz wyraźny statut reguły zakonnej muszą być dla nas, dzieci świętego Franciszka, potężnym bodźcem doświadczenia materialnych dzieł miłosierdzia. O tym przedmiocie chcę dziś do Was mówić, mianowicie chcę Wam wykazać ścisły obowiązek dawania jałmużny i hojną nagrodę, jaka Was za to czeka. Pan Bóg już w Starym Testamencie wspieranie potrzebujących zaliczył do ścisłych obowiązków. I tak w Księdze Syracha mówi Duch Święty: Synu, nie odejmuj jałmużny ubogiemu, a oczu Twoich nie odwracaj od ubogiego. Jak również w Księdze Przypowieści: kto zatula uszy swe na wołanie ubogiego, będzie i sam wołał, a nie wysłuchają go. Dobitnie już ścisłego obowiązku wspierania jałmużną potrzebujących chyba wyrazić niepodobna. A choćby Pismo Święte nic nie mówiło, to już prawo naturalne, którego autorem również jest Bóg, wkłada na nas obowiązek świadczenia miłosierdzia. Zapamiętajcie sobie jako najwyższą zasadę: Bóg, jako Stwórca i Pan Wszechrzeczy, pozwolił nam używać rzeczy stworzonych, wszakże w zależności od Niego i stosownie do Jego mądrych zarządzeń. Jako baczność boska ustanowiła Ojca, by ten dla każdego członka rodziny starał się o dostarczenie potrzebnego pożywienia i odzieży, tak też Ojciec Niebieski wśród wielkiej rodziny Bożej, tu na ziemi, w każdym państwie, w każdym zakątku społeczeństwa ludzkiego, poszczególne jednostki w szczególniejszy sposób uposażył, a nie po to, aby tylko sami używali, lecz żeby z tego potrzebującym udzielali. W ten sposób wszyscy mają przyczyniać się do dobra szeroko po świecie rozproszonej rodziny Bożej. Ubodzy przykładem pokory i cierpliwości, zamożni zaś dobrodziejstwem względem ubogich. Miłość czynna ma rzucić pomoc na przedział rozdzielający ubogich od bogatych. Święty Augustyn wypowiedział wielką prawdę: nierozdanie swego nadmiaru ubogim równa się zatrzymaniu dla siebie cudzego dobra. A z nim zgadza się święty Franciszek Salezy, gdy mówi: dobra, jakie posiadamy, nie są naszą własnością, a Bóg powierzył je tylko naszej pieczy. Zdanie te dwóch ojców Kościoła stwierdzają, że zamożni wobec Boga mają się uważać nie za właścicieli, a za zarządzających dobrami ziemskimi, podczas gdy ubodzy są jakby posłańcami wydelegowanymi przez Boga dla ściągnięcia w formie jałmużny rocznego czynszu. Dlatego zaznaczam to wyraźnie. Wspieranie ubogich nie jest to jedyna rada, ale najściślejszy obowiązek. Tu jako ustanowiona norma mają zastosowanie słowa Tobiasza: Synu mój, czyń jałmużnę z majątności Twoich. Będziesz miał wiele, hojnie dawaj, jeśli masz mało, będziesz miał i mało z chęcią udzielać usiłuj. Takie też były zasady, których literalnie trzymał się święty Franciszek. Kiedy bowiem pewnego razu, przechodząc bramą miasta Sieny, spotkał bardzo ubogo okrytego nędzarza, odezwał się do towarzyszących swych braci: musimy ten płaszcz, który noszę, zwrócić temu nieszczęśliwemu jako jego własność.
Pożyczyliśmy go bowiem nie tak długo, dopóki biedniejszego od ciebie nie spotkamy. A kiedy towarzysz zwrócił uwagę, że płaszcz jest przecież potrzebny, święty Franciszek odpowiedział: poczytałbym sobie to wobec wielkiego jałmużnika za kradzież, gdybym płaszcza nie podarował jeszcze biedniejszemu ubogiemu. Innym razem święty kazał gwardianowi kościoła Porciunkuli wydać z chóru Nowy Testament Pisma Świętego ubogiej niewieście, by ta, je sprzedawszy, pieniądze na własne potrzeby obróciła. Wierzę bowiem mocno, nadmienił święty, że Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, bardziej się podoba wydanie książki tej niewieście, aniżeli aby z niej w chórze się modlono. Tak wzniosłe były zapatrywania świętego zakonodawcy na ścisły obowiązek udzielania jałmużny i takimi być winny zasady i poglądy jego dzieci duchownych. Osądźcie przeto sami, jak daleko tacy tercjarze oddalają się od ducha świętego Franciszka, jak bardzo naruszają ścisły obowiązek miłości bliźniego i jak bardzo grzeszą, kiedy choć środki im na to pozwalają, żeby przynajmniej od czasu do czasu wesprzeć ubogich, jedynie wskutek marnego sobkowstwa na to zdecydować się nie mogą. Święta Elżbieta wyszukiwała biedaków w ich własnych siedzibach, gdy tymczasem ty nie chcesz wesprzeć nieszczęśliwego, który przyciśnięty koniecznością prosi cię o pomoc. Czy to nie sam Bóg, pytał czony franciszkanin Jan z Bibrachu, przez usta ubogiego czegoś od was żąda, co biorąc ściśle stanowi jego własność? Czy nie jest to niewdzięczność względem Boga, kiedy ty głodnych odtrącasz od swych drzwi, podczas gdy opatrzność Boża stół twój tak hojnie zastawiła? Czy nie powinieneś się obawiać, żeby Bóg w słusznym swym zagniewaniu nie wykonał pogróżki? Nie trap serca człowieka niedostatecznego, bo tego, który cię w gorzkości duszy przeklina, modlitwa wysłuchana będzie. Tak, lękajcie się niemiłosierni, aby odtrąceni przez was nielitościwie kiedyś na sądzie ostatecznym nie wystąpili przeciw wam i nie uzyskali na was wyroku. Sąd bez miłosierdzia temu, który miłosierdzia nie czynił. Lecz niech to będzie dalekie ode mnie, żebym aż pogróżkami miał was skłaniać do dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego. Rozważcie raczej sowitą nagrodę, jaka miłosiernych czeka tu i w wieczności. Tak, już tu w tem życiu miłosierni doznają nad wyraz słodkiej pociechy. Bóg bowiem zna serce ludzkie, wie, że jedynie przyszła nagroda nie jest dość potężna do przejęcia nas zapałem do licznych osobistych ofiar, i dlatego już w tym życiu chcę nas sowicie wynagrodzić. Oto tak wielu ludzi zamożnych na próżno usiłuje zaspokoić pragnienie swego serca. Urządzają wspaniałe zabawy, tworzą olśniewające towarzystwa, pożywają rzadkie, a kosztowne potrawy i napoje, a z tego wszystkiego w rezultacie doznają tylko niepokoju sumienia, że tak wielkie sumy zmarnowali bez żadnego pożytku. Lecz o źródle prawdziwej radości, który zawiera w sobie tyle szczęścia, nie myślą. Mam tu na myśli radość czynienia dobrze. Pobożni tercjarze, coście już cudzą nędzę złagodzili, coście wleli balsam, pociechy dla serca szarpanego kłopotami, głodnych nakarmili, bezdomnym przytułku udzielili, odwołuję się do świadectwa waszego. Powiedzcie mi, gdy łzy wdzięczności tych nieszczęśliwych padały na wasze ręce, gdy ich usta o największe błogosławieństwo Boże dla was i dzieci waszych błagały, co w owej chwili odczuwało serce wasze? Czy zamienilibyście tę radość za wszystkie skarby świata? Czy jest jakie większe szczęście, słodszy nieba przedsmak nad osuszanie łez, nad spieranie dla Chrystusa ubogich? Jeśli już usługa uczyniona ubogiemu w imię Chrystusa zawiera takie błogosławieństwo i szczęście, to jakoż musi być rozkoszą wyświadczanie usługi samemu Zbawicielowi i w ten sposób zjednanie sobie takim darem przyszłego swego sędziego, jak to się zdarzyło.
świętej Elżbiecie, patronce trzeciego zakonu. Pewnego razu spotkała ona trędowatego, całego okrytonego ranami i tak owrzodzonego, iż nawet damy jej dworu, aż zwyczajne widoku wszelkiego rodzaju nędzy, wobec tego nieszczęśliwego aż się wzdrygnęły. Elżbieta jednak zapatrywała się na niego oczami wiary, jak na swego brata w Chrystusie, zaniosła go na swych ramionach do łoża swego małżonka nieobecnego, obmyła owrzodzone jego rany i pielęgnowała z największą miłością. Kiedy książę nieoczekiwanie powrócił, zaprowadziła go księżna matka Zofia pośpiesznie do jego sypialni, mówiąc: oto jak twoja małżonka chce cię trądem zarazić. Kiedy zaś książę z pewnym niezadowoleniem uchylił zasłonę, naraz o cudo ujrzał w swem łożu leżącego samego ukrzyżowanego Zbawcę. Z radosnym wzruszeniem rzekł do swej małżonki: moja kochana siostro, takich gości powinnaś często mi do Wartburga sprowadzać. W taki sposób raczy Bóg wiarę i miłość świętej Elżbiety już tu na ziemi wynagrodzić. I taki zaszczyt służenia samemu Synowi Bożemu w osobach potrzebujących takie rzadkie szczęście, którego by aniołowie w niebie mogli pozazdrościć, jest właśnie waszą nagrodą. Do was bowiem wszystkich odnoszą się słowa Zbawcy. Pókiście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Co więcej, kiedy weźmiecie pod uwagę, że Bóg nie da się prześcignąć swej wspaniałomyślności, to z jaką radością szczodrobliwy tercjarz będzie spoglądał w przyszłość. Tak, do niejednego bogacza, co z wielką troskliwością suszy sobie głowę, w jaki sposób mógłby sobie swoje skarby najpożyteczniej umieścić, mógłby się odezwać: złóż swe skarby w ręce ubogich. Pismo Święte bowiem zapewnia: na lichwę daje Panu, kto ma litość nad ubogim. Na dowód tego posłuchajcie bardzo wzruszającego przykładu z życia świętego Franciszka Ksawerego. Ten wielki apostoł Indii przybył do pewnego bogatego pana, który właśnie ze swym przyjacielem siedział przy grze w karty z prośbą o znaczniejszą sumę pieniędzy dla ubogich. Z pewnym nieukontentowaniem z takiej przeszkody dał wreszcie ten pan świętemu klucze od swej skarbonki z pozwoleniem wzięcia z niej żądanych pieniędzy. Za to przepowiedział święty temu panu, że w nagrodę za to miłosierdzie dla ubogich Bóg na 3 dni przed śmiercią ześle mu posłańca, aby mógł się przygotować do dobrej śmierci. Od tego wypadku lata upłynęły. Aż tu naraz pewnego dnia, kiedy pan siedział przy stole, wino stało się jak żółć gorzkie. Kazał przynieść sobie inną butelkę, lecz smak ten sam. Tu przypomniał sobie ową przepowiednię świętego Franciszka, poznając wtem owego posła, co miał mu dzień śmierci zwiastować. Natychmiast rozporządził domem, uporządkował duszę i 3 dnia umarł śmiercią szczęśliwą. W taki sposób Pan Bóg raczył wynagrodzić już tu na ziemi jego miłosierdzie. Tak, środkiem do uniknięcia okropności śmierci oraz wyjścia na cało ze strasznego sądu ostatecznego, środkiem zamykającym gniew piekła, a otwierającym na oścież złoty bramy nieba, jest współczucie dla biednych. Pismo bowiem święte mówi: jałmużna od wszelkiego grzechu i od śmierci wybawia, a nie dopuści duszy ich do ciemności. Posłuchajcie bardzo skutecznej rady, jaką prorok Daniel dał ciężko upokorzonemu przez Boga królowi Nabuchodonozorowi. Królu, niech ci się podoba rada moja, a grzechy twoje jałmużnami odkupuj, a nieprawości twe miłosierdziem nad ubogimi. Błogosławieni miłosierni, powiedział Syn Boży, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Szczęśliwe przeto te dzieci świętego Franciszka, które w miarę możności otwierać będą ubogim swą rękę, gdyż na nich urzeczywistnią się słowa przedwiecznego sędziego: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata,
Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a napoiliście mnie. Byłem gościem, a przyjęliście mnie. Nagim, a przyodzialiście mnie. Chorym, a nawiedziliście mnie. Zaprawdę powiadam wam, pókiście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście to uczynili. Oto więc, dzieci litościwego świętego Franciszka, nie przestawajcie w ubogich wspierać samego boskiego odkupiciela. Udzielajcie nie tylko z tego, co wam zbywa, ale też chętnie na ich wsparcie składajcie ofiary, nieraz z miłości ku ubogiemu Zbawicielowi, zrzekając się nawet godziwych uciech, aby z oszczędności móc udzielać ubogim. Ofiary takie bardzo odpowiadają duchowi zakonnemu, a przed Bogiem mają największą wartość. O szczęśliwy dzień, o błogosławiona godzina, kiedy to po życiu, wzbogaceni w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego, wezwani zostaniecie po nagrodę niebieską, gdzie nawet szklanka zimnej wody podana pragnącemu w imię Chrystusa stokrotnie będzie wynagrodzona. O jakże wówczas szczęśliwi będziecie, kiedy usłyszycie te słowa wyrzeczone do was. Pókiście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Amen.